Kolejny temat, który wiąże się z, znowu pani Adrianna, być może to ta sama pani Adrianna, czy mogą już wyrabiać wizy? I tu pewnie chodzi w pytaniu, czy obywatele Ukrainy już mogą wydawać wizy, a odpowiedzią na to jest, czy konsulaty mogą już wydawać wizy, czyli dostały polecenie z Polski, że mogą wydawać wizy. My jako Związek zwróciliśmy na to uwagę kilka tygodni temu, wtedy, kiedy dowiedzieliśmy się, że wstrzymano wydawanie wiz w polskich konsulatach. Dostaliśmy sporo odpowiedzi w tym zakresie, nawet dzisiaj jedną i o niej chcę też Państwu powiedzieć. Interesując się tym, sugerowaliśmy, że wydawanie wiz powinno być systematyczne, czyli wydawanie wiz powinno nie być wstrzymywane. Można to robić w formie elektronicznej. Wizy na Ukrainie można otrzymać w formie elektronicznej. Nie ma potrzeby chodzić do konsulatu. Zresztą tak robią też inne kraje. Mówiliśmy o tym, że wstrzymanie wydawania wiz będzie skutkowało tym, że cała procedura będzie ulegała opóźnieniu. Że wtedy, kiedy się uchyli granica, czego się domagaliśmy i co się w efekcie stało faktem, barierą w przyjeździe może być brak wiz. I sugerowaliśmy, żeby jak najszybciej konsulaty uruchomiły wydawanie wiz. Pewnie Państwo wiecie, że taka informacja pojawiła się, że od 4 maja konsulaty przywróciły wydawanie wiz. My w dniu dzisiejszym dostaliśmy informację, pozwólcie Państwo, że ją przekażę. Ona niestety potwierdza te obawy, które mieliśmy wówczas, że tych wiz będzie za mało i to będzie takie wąskie gardło, które będzie powodowało, że tych obywateli Ukrainy będzie za mało. Mianowicie w dniach od 4 do 18 maja, czyli w ciągu ostatnich dwóch tygodni, minionych dwóch tygodni, wydano 2934 dokładnie wizy, przyjęto wnioski wizowe, nawet taka informacja jest. Czyli formalnie przyjęto wnioski wizowe w konsulatach, plus 500 u operatorów zewnętrznych wydających polskie wizy na Ukrainie. To oznacza, że tych wiz wydano powiedzmy około 3,5 tysiąca w ciągu dwóch tygodni. Wyobraźmy sobie, co się za chwilę stanie. Otóż jeżeli w takim tempie będą wydawane wizy i tylko granice będą mogli przekraczać ci, którzy otrzymają wizę z pozwoleniem na pracę, to nawet nie zaspokoimy jednej dużej gminy sadowniczej w Pracowniku. Bo ja znam takie gminy, w których do zbioru danego gatunku, na przykład truskawek, przyjeżdża 4 tysiące osób do jednej gminy. Więc jeżeli przez dwa tygodnie wydano czy przyjęto wniosków wizowych 3,5 tysiąca, to nawet nie zaspokojono jednej dobrze rozwiniętej pod względem sadowniczym gminy, a co dopiero mówić o całej Polsce czy kilku rejonach sadowniczych. Więc już w tym momencie apeluję, żeby nie tylko przyspieszyć wydawanie wiz, apeluję do tych, którzy o tym decydują, ale warto rozważyć o to taką sytuację, ponieważ jest stan nadzwyczajny. Pracowników potrzeba już, nie za miesiąc, ich potrzeba nie za dwa, ich potrzeba już. Żeby warunkiem przekroczenia granicy, według mnie jest to prawnie możliwe, żeby warunkiem przekroczenia granicy było nie tylko paszport biometryczny, ale on, żeby upoważniał do przekroczenia, ale żeby warunkiem przekroczenia granicy było tylko i wyłącznie i żeby to już było akceptowane, to kolokwialnie nazywane zaproszenie, czyli ten pierwszy etap zezwolenia, który sadownicy utrzymują w Urzędzie Pracy. Żeby ten dokument, który potwierdza, że jest pracodawca w Polsce, który chce tego pracownika przyjąć, i jest ten obywatel Ukrainy, który chce przyjechać i podjąć pracę, był wystarczający do tego, aby przekroczyć granicę. I mam nadzieję, że to będzie wzięte pod uwagę, bo jeżeli nie, no to będziemy mieli realizację tego czarnego scenariusza, o którym mówiłem pod koniec prezentacji. Ile wiz, pan Jacek pyta, ile wiz teraz wydaje Ukraina i coś o tym wiadomo. Jedno sprostowanie, to nie Ukraina wydaje wizy, tylko polskie placówki na Ukrainie wydają wizy, więc państwo ukraińskie do tego nic nie ma. Jest to wyłącznie sprawa państwa polskiego. Mówiłem o tym, że w ciągu tych dwóch tygodni przyjęto około 3,5 tysiąca wniosków wizowych. Powiedzmy, że to się równa ilości wydanych wiz. Oznacza to, że jest tego zdecydowanie za mało.